Włodzimierz Sedlak, ksiądz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Twórca Polskiej Szkoły Bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni, urodził się 31 października 1911 roku w Sielcu, obecnej dzielnicy Sosnowca, w biednej, wielodzietnej, górniczej rodzinie. W poszukiwaniu pracy rodzina Sedlaka przeniosła się w 1919 roku do Suchedniowa, a następnie w 1920 do Skarżyska Kamiennej. Kim jestem? Jestem z zawodu tylko biologiem. Czy to nie za mało dla głoszenia rekolekcji księżom? Na pewno za mało, więc się do rekolekcji nie rwę. Biologia nauczyła mnie życie czytać, ludzkie, kapłańskie i własne. A Pismo Święte, czytane codziennie od lat, nauczyło mnie po Bożemu interpretować. Nie ma piękniejszej roboty, jak wnikliwe studium życia z opartymi plecami o Boga. Zamieszkał ksiądz profesor Sedlak wraz z rodziną właśnie w tym domku. Najpierw zamieszkał na parterze, a potem, gdy wyprowadziła się rodzina, kolejarska rodzina Markiewiczów, na pierwszym piętrze. Naszą podróż z kamerą rozpoczęliśmy właśnie od tego miejsca, w którym spędził młodość i do którego chętnie powracał. To są ruiny domu, w którym przed wojną mieściło się kino. Kino, w którym pracowała, grała na pianinie matka księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, a do którego ksiądz profesor Sedlak, jak pisze w swoich wspomnieniach, bardzo często przychodził. Z takich anegdotycznych rzeczy, które mogę opowiedzieć o kinie i o profesorze, to, że nie wolno było gimnazjalistom chodzić do kina w odpowiednich godzinach, więc ponieważ profesor lubił chodzić do tego kina z kolegami, ze Stefkiem Popiakiem, z przyjacielem własnym, chowali się zawsze pod krzesełka. Do momentu, kiedy się seans nie zaczął, no bo przedtem przy oświetleniu sali jakiś profesor z gimnazjum mógł ich zobaczyć. I w ten czas byłoby nieprzyjemnie. Ksiądz Sedlak urodził się wprawdzie w Zagłębiu, ale dzieciństwo, młodość, formację przed wstąpieniem do seminarium przeżywał na terenie bardzo robotniczego, wówczas kolejarskiego, biednego miasta Skarżyska Kamiennej. Tak się składa, że to jest również moje miasto rodzinne. Ten element wspólnoty losów w okresie młodości jakoś bardzo dominował przy wielu naszych spotkaniach. I dlatego może warto pomyśleć, że jeden z jego esejów naukowych, popularno-naukowych, dotyczy takiej niepozornej, a czasem sprawiającej sporo kłopotów rzeki Kamienna. Pamiętam doskonale, jak kiedyś poprosił, abyśmy wczesną jesienią, kiedy już się tak trochę wyzłociło w lesie, szukali źródeł kamiennej, a potem w pobliżu jego rodzinnego domu staliśmy nad tą rzeką i tak jak ona sobie spokojnie płynęła, tak ksiądz profesor wspominał swoje lata dzieciństwa, lata młodości. W dostępnych materiałach o księdzu profesorze czy księdza profesora jest bardzo wiele informacji o tym, że jego dzieciństwo, jego młodość stanowiły pewien trudny okres, trudne doświadczenie, oddalenie od ojca, dom samych kobiet, zdolności, które były na tyle wielkie, że aktualne warunki życia rodzinnego nie do końca umożliwiały ich spełnienie. Fascynacja nauką od szkoły podstawowej, ale również jakieś bardzo głębokie, może to nazwijmy nawet, metafizyczne zamyślenie nad sensem. Ta słynna jego ucieczka jako dzieciaka, który chciał w boso i o żebraczym chlebie na wzór świętego Dominika głosić Ewangelię. Wspominam o tym, ponieważ te motywy wracały w naszych spotkaniach, gdzie nas przez pewien okres połączyła wprawdzie w różnych epokach, ale ta sama ziemia, to samo niebo, w jakiejś mierze ci sami ludzie, w jakiejś mierze klimat miasta, które nadal ma swoją specyfikę, a również klimat
murów, muszę mówić murów szkoły, ona jest dzisiaj inna, ale w znaczeniu konstrukcyjnym ta sama, dzisiejsze liceum imienia Mickiewicza, które wówczas było też szkołą średnią, w której przygotowywał się do matury, w której zdawał maturę, a potem z taką pasją jako kleryk starał się tam pracować, ucząc i widział w tym pasję. Znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie uczęszczał do szkoły, czyli jest to budynek gimnazjum, do którego uczęszczał. Początkowo nie był uczniem zbyt pilnym i właściwie polegał tutaj na swoich kolegach, którzy mu pomagali w tej pracy. Siedział prawdopodobnie w ławce, jak widzimy, drugi balkon tam. Około tego balkonu w ostatnich ławkach prawdopodobnie mieściła się ławka, w której siedział, co wynika z jego pamiętników. No ale właśnie trzecia klasa gimnazjum była tą klasą przełomową, gdzie coś w młodym Waldku drgnęło i zaczął on znacznie intensywniej się uczyć. No, efektem tego były później całkiem dobre wyniki uzyskiwane już w nauce. Przyroda nie produkuje falsyfikatów. Nie orzeka o prawdzie i fałszu, to tylko człowiek poszukuje prawdy. Za nami w tle widoczna jest Góra Karier. Nazwa dziwna, wywodząca się z języka francuskiego, z techniki wojskowej. Profesor Sedlak, gdy był uczniem, zainteresował się geologią. I właśnie jednym z pierwszych miejsc, gdzie badał geologię, była Góra Karier. Skąd ta góra się wzięła? Jest to pozostałość po czole lodowca, które tutaj zatrzymało się swego czasu. I góra ta zbudowana jest z wapieni jurajskich. W związku z tym obfitują one w różnego rodzaju odciski zwierząt, które w tamtym czasie żyły. I pierwsze zbiory geologiczne z okazami właśnie amonitów pochodzą z tej góry. Jednocześnie, gdy przyjeżdżał tu na wycieczki, spoglądał z tej góry w kierunku Gór Świętokrzyskich. Przy dobrej pogodzie bardzo ładnie widoczne jest całe pasmo Gór Świętokrzyskich i w swoich marzeniach zawsze chciał do tych gór pojechać. Zrealizował to marzenie, gdy był już dorosły i wiadomo, że na Świętym Krzyżu prowadził swoje dalsze badania. Corocznie profesor jeździł na Święty Krzyż na wakacyjny wypoczynek i pracę w Góry Świętokrzyskie. Jechaliśmy zawsze tą trasą, na której w tej chwili się znajdujemy. To jest trasa suchedniowa do Bodzentyna i tutaj na wzgórzu Barbarka zawsze był postój. Profesor wysiadał z samochodu i przyglądał się Górom Świętokrzyskim. Świat naprawdę zaczyna się od człowieka i ma taki wymiar, jaki mu człowiek nada. Ksiądz profesor Sedlak ufundował tą figurę w 1976 roku. Tutaj się modlił w każdą sobotę, gdy przebywał na Świętym Krzyżu w wakacje, lipiec i sierpień. Była to modlitwa wieczorna. Po prostu każdy, kto uczestniczył w tej modlitwie wszyscy się po cichu modliliśmy. Był też taki okres, gdy tu zbierali się nowicjusze, bracia i ojcowie zakonni i modlili się wieczorem, odmawiali pacierze lub odmawiali różaniec. Gdy piszę o fascynacji miejscami, po których chodził Jezus i tutaj jeszcze takie niezwykłe ciepło, którym otaczał przez całe swoje życie osobę Matki Najświętszej, szczycąc się, że oblatą ze Świętego Krzyża ukradł jej obraz. A taki obraz częstochowski, taki trochę odpustowy, zawsze woził ze sobą. Nie wiem, kto jest jego dzisiaj posiadaczem, ale na odwrotnej stronie oprawy obrazu można wyczytać, bo mi to kiedyś pokazywał, wszystkie miejsca, w których ten wizerunek Matki Bożej mu towarzyszył. I chyba dlatego jego konfesjonał, który przez lata był miejscem dla wielu ludzi uspokojenia, ukojenia, radości, był w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w dzisiejszej katedrze. Biada tym, którzy wszystko wiedzą. Znajdujemy się na południowym stoku Łysej Góry, na Gołobożu, które może nie jest tak efektowne jak to z północnej strony, niemniej jednak dla księdza profesora to miejsce bardzo ważne i wyjątkowe, bowiem stąd pochodzi olbrzymia większość okazów tej
trzeba powiedzieć, spornej, ale jednak traktowanej przez dalej przez niektórych badaczy fauny najstarszej kambryjskiej. W tym miejscu w latach 80. spotkaliśmy się z księdzem profesorem po raz pierwszy. Byłem wówczas pracownikiem Instytutu Geologicznego, któremu troszeczkę wcześniej ksiądz profesor przekazał okazy i fotografie przepięknej jakości tej wydobywanej tutaj przez niego fauny i flory. Byliśmy tu z profesor Żakową i ksiądz profesor pokazywał nam miejsca, z których pochodziła większość tych okazów. Oczywiście okazy pochodziły jeszcze z innych miejsc tutaj z pasma głównego, z innych gołoboży, niemniej jednak z tego miejsca tych okazów profesor zebrał najwięcej. Muszę tutaj powiedzieć taką może osobistą dygresję, że dla geologów do czasu tych odkryć profesora te kwarcyty były nieme. Charakterystyczna rzecz, dopiero kiedy ktoś wskaże, że jakieś okazy tych starych zwierząt są, wówczas, kiedy byliśmy tutaj na tej identyfikacji, okazało się, że co któryś kamień dosyć często podejmowany przez nas z ziemi takie właśnie ślady organiczne zawierał. Profesor wielokrotnie, chodząc po gołobożach, robiąc to, co robił, ubrany był oczywiście w strój roboczy, czyli w drelich. W związku z tym nie było można poznać, czy to jest ksiądz. Jedna z pań, przewodniczka świętokrzyska, będąc tu na Świętym Krzyżu, chciała skorzystać z okazji, bo to był akurat miesiąc wakacyjny, i spotkać profesora. Zapytała któregoś z braciszków, czy z ojców mijanych, czy nie widzieli tu gdzieś profesora. No powiedzieli, że gdzieś tam kręci się po gołobożu. Jeszcze wtedy nie było zakazu wchodzenia po gołobożu, więc poszła we wskazane miejsce, zobaczyła, że na kamieniach siedzi jakiś starszy pan w drelichu. Podeszła do niego i mówi, tu podobno gdzieś się kręci profesor Sedlak. A ten pan odpowiedział, tak, gdzieś się tu kręci. No to ona odeszła z powrotem, poszła do tych braciszków i mówi, że już go tam nie ma. No jak to nie ma? Przecież pani z nim rozmawiała. Przyszła jeszcze raz, już go nie było. Rozmowa z księdzem profesorem to rzeczywiście uczta. Jak rzadko kto potrafił skracać myśl, a jednocześnie w bardzo dosadnie, bardzo w taki pełny sposób oddawać, określać jakąś rzeczywistość, czy formułować myśl. Ale ksiądz profesor również bardzo pięknie potrafił zachować się w sytuacjach takich zupełnie prozaicznych. Kiedyś w trakcie jednej z wycieczek wiedział, że tego dnia jest zjazd absolwentów szkoły, którą kończył. W związku z tym pod koniec już tej naszej wycieczki mówi, no to może byśmy jednak skoczyli do Sersa na Paciorek, a potem do Mickiewicza, czy dla niego Witkowskiego, bo tak się ta szkoła w ten czas nazywała, za jego czasów, na chwilkę, żebym się pojawił na tej uroczystości. I tak żeśmy zrobili, było poruszenie w tym liceum, pojawiła się książka pamiątkowa, no i ksiądz tam użył już najbardziej dosadnego stwierdzenia. Napisał dwa słowa. Obecny Sedlak. W szkołach uczyłem 60 lat, więc proszę mi wybaczyć, jak coś nie pamiętam już. Uczyłem od podstawowej szkoły do akademickiej szkoły włącznie. I na dodatek jeszcze 10 lat po emeryturze wróciłem. A po prostu tak fantazja rodzinna, co w szkodorodzie zostaje. Proszę Państwa, mój cel jaki jest. Niech każdy służy Polsce tym, czym może. Dla mnie był człowiek wyjątkowy, bo już w końcu trochę starszy, a po tych kamieniach sobie tutaj biegał niczym młodzieniec. Pokazywał nam techniki szukania tych okazów. Spotkanie, które tu miałem na Świętym Krzyżu z księdzem profesorem, już datowane by było na rok 90., kiedy z moim przyjacielem Ryszardem Sową odwiedziliśmy profesora z misją pewną.
Była to taka misja, która polegała na, można powiedzieć, sprowadzeniu księdza profesora z powrotem do Skarżyska. Wiedzieliśmy, że ma do tego miasta sentyment. Znaliśmy to już z jego autobiograficznej książki Życie jest światłem, że to Skarżysko było dla niego ważne. W związku z tym uznaliśmy, że będzie to dobra produkcja z naszej strony, żebyśmy go mogli zaprosić. Tak też się stało i przy tej okazji również uznaliśmy, że człowieka tak ważnego dobrze byłoby, żeby społeczność Skarżyska uhonorowała, i wówczas też pojawił się pomysł nadania księdzu profesorowi tytułu honorowego obywatela miasta. Rada Miasta Skarżyska Kamiennej, podkreślając ogromny wkład do nauki polskiej i światowej oraz wieloletnie związki ze Skarżyskiem Kamienną, nadaje księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Włodzimierzowi Sedlakowi tytuł honorowego obywatela miasta Skarżyska Kamiennego. Życzę wszystkiego jeszcze dobrego. Dziękujemy panu profesorowi za zaszczyt. Księdzu profesorowi za przybycie. Wolność to takie placebo, którego używa się na wiele sposobów. Za życia ksiądz profesor wielokrotnie odwiedzał Skarżysko, a takim głównym punktem odwiedzin była biblioteka, w której w tej chwili się znajdujemy. Tablica ta upamiętnia związki księdza profesora z naszym miastem. Profesor zapytał, czy macie dużo książek? Ja myślę, no nie panie profesorze, no chcielibyśmy mieć więcej. Wtedy postanowił nam dać książki. Pierwsze książki, które profesor nam dał, to było 216 egzemplarzy. Była wystawa. Wystawa jego prac geologicznych, archeologicznych, paleontologicznych, a również archiwaliów. Te wszystkie rzeczy ksiądz profesor Sedlak nam wypożyczył, ponieważ sprawdził. A potem już po jego śmierci pani Joanna Kalisz-Półtorakowa również pewne rzeczy sprawdzała, że one są zachowane, że do nich jest szacunek. To postanowił, że on nam te rzeczy, które państwo tu w tej chwili widzicie w gablotach, zresztą nie wszystkie, ofiaruje. Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak sam pisze w takiej książce W pogoni za nieznanym, w pamiętnikach, pisze, że on tak naprawdę do trzeciej klasy gimnazjum to nie chciał się za bardzo uczyć. Wystarczało mu przepisać to, co jego mądre koleżanki napisały w domu, a on te lekcje przepisywał, mówiąc krótko, na przerwach. Taka była prawda. Nawet matka księdza profesora Włodzimierza Sedlaka wysyłała na korepetycje z matematyki. Szedł do profesora, dzwonił, zanim służąca zdążyła dojść tam z kuchni czy z pokoju służebnego do klatki schodowej, to profesor z tego drugiego piętra potrafił uciec i przyszedł i mówił do mamy, no byłem, ale profesora nie było. Taki był profesor do trzeciej klasy gimnazjum. Potem w trzeciej klasie gimnazjum postanowił, z nim się coś stało. On się postanowił uczyć. On w ogóle miał pomysły na życie. On to pisze W pogoni za nieznanym, Człowiek i góry świętokrzyskie. On zawsze mówił o tym, że praca jest najważniejsza. I on, to chyba go praca relaksowała. O nim mówiono, że to jest tytan pracy. Natomiast wybrał ten Ćmielów i on to co tam robi? Ano, kupuje maszynę i uczy dziewczyny szycia na maszynie, a chłopakom robi zakład ślusarski, uczy ich czegoś. On uważał, że człowiek, który cokolwiek umie i potrafi, no to już sobie da radę w życiu. Robił to przez całe swoje życie, z tym, że w tym Ćmielowie nie za bardzo się mógł pogodzić z proboszczem. No bo on był takim nietypowym księdzem, nie brał pieniędzy na przykład chodząc po kolędzie, więcej dawał niż brał. Zresztą on miał taką całą zasadę swojego życia, dawać, aż spłonie. No więc w 1939 roku w sierpniu musiał z tego Ćmielowa wyjechać i dostał skierowanie do Sienna. Tylko po 1945 roku zakłada szkołę rzemieślniczą, liceum, szkołę, która w tej chwili nosi jego imię. W 1946 roku i 1947 postanawia się profesor uczyć. Jakby powiedział, miał 35 lat, doszedł do wniosku, że on zaczyna zazdrościć tym swoim młodym uczennicom i uczniom, że oni idą w świat, studiują, więc on rozpoczyna studia na UMCS-ie. I to była, w tych latach to była dziwna sytuacja, ale je rozpoczyna, kończy, broni dwie prace magisterskie, potem doktorat, z tym, że nie od razu zostaje uznany doktoratem. Miał szczęście do takich barier w swoim życiu.
On zresztą mówi coś takiego, że do cierpień psychicznych Pan Bóg mnie przyzwyczaił. Później zostaje profesorem zwyczajnym, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, jestem jednym z wielu uczniów profesora Sedlaka. Miałem bardzo dobrą okazję wraz z mymi kolegami ze studiów w latach 68-73 zeszłego wieku studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wtedy, kiedy naokoło szalała czerwona ideologia. I właściwie KUL był jedynym miejscem, gdzie można było rzeczywiście zanurzyć się w fundamenty wiedzy, od której komunizm nas szczelnie separował. I w trakcie studiów poznaliśmy bardzo wielu nauczycieli i byliśmy poddawani ich pedagogicznemu i intelektualnemu oddziaływaniu. I wśród nich właśnie ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak. To piętno otwartego myślenia o życiu w nas zaszczepił. Przez wiele lat byłem współpracownikiem księdza profesora Sedlaka. Z profesorem Sedlakiem spotykaliśmy się, można powiedzieć, regularnie, ale na stopie, można powiedzieć, bardziej służbowej niż stopie współpracowników naukowych, tym bardziej na stopie koleżeńskiej. Był to nasz zwierzchnik, szef, był to nasz także mistrz, można powiedzieć, naukowy. Staraliśmy się w miarę możliwości dorównywać księdzu profesorowi, jeżeli nie w poziomie twórczości, to było zresztą dla nas nieosiągalne. Zawsze ceniliśmy profesora Sedlaka jako tego, który ma wspaniałe pomysły, oryginalne pomysły. Ceniliśmy także u niego postawę skromności, która, jak się po latach dopiero okazało, kiedy zapoznałem się z pamiętnikami księdza profesora Sedlaka, fałszywie ja przynajmniej oceniałem, być może też wiele osób fałszywie oceniało. Profesor Sedlak w kontaktach osobistych był bardzo skromny, bezpośredni. Można powiedzieć, że nawet w jakiś sposób onieśmielał swoją naturalnością i bezpośredniością. Mój kontakt z Sedlakiem, z jego koncepcją bioelektroniki rozpoczął się w latach 70., w połowie lat 70. Zostałem, że tak powiem, zainfekowany dzięki koledze, właśnie Stasiowi Fudakowskiemu i razem z Marianem, z panem profesorem Marianem Wnukiem właśnie trafiliśmy na pierwsze wykłady księdza profesora. Moje kontakty właściwie z bioelektroniką określiłbym jako niezobowiązujący flirt. A fascynacja właśnie brała się z tego, że ksiądz profesor Sedlak w swojej bioelektronice w gruncie rzeczy proponował nowy obraz świata. W trakcie wykładów u profesora Sedlaka myśmy zaczęli się dowiadywać na przykład takich stwierdzeń, że życie jest falą elektromagnetyczną, mówiąc językiem fizykalnym, a poetycko jest światłem. I teraz dla nas było to takie wyzwanie intelektualne i pewna konfrontacja z naszą edukacją filozoficzną na KUL-u, a tym, co głosił profesor w trakcie wykładów. Ksiądz profesor stoi w sutannie naprzeciwko nas i prowadzi wykład.
I ja zadaję pytanie, to w takim razie na tle tych wywodów o życiu jako fali elektromagnetycznej, to co, księże profesorze, z duszą, to co z Panem Bogiem? Czyli jakby konfrontacja z tego lewego skrzydła filozoficznego. I teraz proszę się wczuć w tą sytuację, w te okoliczności. Ksiądz profesor mówi, gdyby mi nie zadano tego pytania, to bym nigdy na nie nie odpowiedział. Ale ponieważ to pytanie zostało rzucone jak rękawica, to odpowiadam. I mówi ksiądz profesor, kapłan stojący przed nami w sutannie, w koloratce, w pełnym garniturze kanonicznym. Ja w Pana Boga nie wierzę. No i milczenie. I w tym milczeniu nasze głowy zwiędły. No bo co? Stereotyp kapłana, który mówi, że nie wierzy w Pana Boga, kiedy tu wszyscy mówią o wierze. Przytrzymał nas chwilę, po czym powiedział: ja Pana Boga widzę. Tak jak was widzę, jak widzę tą linijkę. Pan Bóg nie jest do gadania, Pan Bóg jest do życia. I to, co w tej chwili przytaczam z przeszłości, w której uczestniczyłem, obrazuje to, że wysiłki intelektualne profesora, który miał świadomość, że odkrycia zostały mu przez Pana Boga dane. On był tylko narzędziem. On zupełnie miał inny ogląd życia niż ogląd życia przeciętnego człowieka z ulicy. Na tym etapie życia, na jakim jestem w tej chwili, mogę powiedzieć, że spotkanie z księdzem profesorem było znaczące. To znaczy w tej chwili, dzięki temu spotkaniu, troszkę więcej wiem o życiu. Widziałem na przykład w księdzu profesorze wielki wzór, jak nie należy się przejmować miażdżącą krytyką, w jaki sposób po prostu robić swoje, w jaki sposób być sobą. Także zaczerpnąłem bardzo dużo z takiej zwykłej, normalnej ludzkiej życzliwości, kiedy można było porozmawiać i o bioelektronice i zamienić kilka słów także o życiu. Były pewne problemy natury teoretycznej, jeśli się zaczęło analizować głębiej teksty Sedlaka. Były wysoce niejednoznaczne. Były często trudne do zrozumienia, ale to z powodu braku precyzji sformułowań. Prace Sedlaka są naprawdę trudne do czytania. Jak się słuchało wykładów profesora, wszystko wydawało się jasne, fascynujące. Sedlak zresztą miał osobowość również fascynującą. Ale kiedy się zaczęło już analizować na chłodno, szkiełkiem i okiem, to wtedy zaczynały się schody. No i oczywiście to wychodziło na seminariach z profesorem. I profesor, nie ukrywam, że nie lubił właśnie tych, którzy czepiali się. Nawet naraziłem się kiedyś na takie określenie, że jestem jak nietoperz. Czepiam się, prawda, słówek, chcę włos dzielić na czworo. A tymczasem mówił, jak ktoś jest inteligentny, to zrozumie i takie rozczochrane. A jak jest ktoś buc, głupi, to nic mu nie pomoże, choćby nie wiem jak precyzować myśli i poglądy. Profesor Sedlak podzielił zadanie między Pana Boga i siebie. Sobie przypisał zadanie ważne w nauce, jakim jest inspiracja,
a Panu Bogu tak kazał udowodnić to, że akurat jego inspiracje są słuszne. No, w nauce powinno być na odwrót. Inspiracja może pochodzić właśnie od Boga, od Bogów, od mózg nawet, ale dowodu przeprowadzenie, przekonanie o tym, że teza jest słuszna, to jest właśnie zadanie człowieka czy ludzi. Zespołu, można powiedzieć, ludzkich, bo tak się rzeczywiście w nauce pracuje. I profesor Sedlak mówi wielokrotnie, tysiąckrotnie, po milion razy, Pan Bóg przez wydarzenia dnia codziennego żużluje nas, żużluje, użył tego słowa, z egocentryzmu. To znaczy, chce nas otworzyć na pełnię życia, w którym on jest sam. I profesor Sedlak w swoich badaniach biologicznych dane mu było zobaczyć Pana Boga w oprawie tej szerokiej oprawie tych wniosków, o których mówił w swojej teorii. Kwintesencja jego jest taka: życie jest światłem. I dodaje profesor w jednej ze swoich publikacji, u Dymela chyba, skąd ten blask, profesorze Sedlak. Nie zdziwiłbym się, mówi profesor, cytuję z pamięci, gdyby Bóg, natura Boga, okazała się światłem. Radomski rozdział życia księdza profesora Włodzimierza Sedlaka rozpoczyna się w 1952 roku, w chwili przybycia do naszego miasta. Miejsca, które były mu bliskie, wyznacza ścieżka łącząca drogę z domu, w którym mieszkał, przy ulicy Sienkiewicza, poprzez Park Tadeusza Kościuszki, ulubione miejsce spacerów, do katedry radomskiej, w której cierpliwie wysłuchiwał spowiedzi stale w jednym i tym samym konfesjonale. Mówić o księdzu profesorze Sedlaku jest to bardzo trudna sprawa, a to ze względu na jego niezwykłą osobowość. Osobowość kapłana z charyzmą kaznodziejstwa już legendarnego nie tylko w Radomiu, ale i w Polsce. Skupię się na relacji z księdzem, książka, autor, czytelnik. Księdza profesora Sedlaka znałam od lat 60. i właściwie od wtedy był z księgarnią związany. Profesor Sedlak był niezwykłym czytelnikiem. W księgarni starał się być niezauważalny, raczej to my specjalnie kierowaliśmy uwagę na niego, ponieważ był osobą niezwykłą i niezwykle był przez personel księgarni traktowany. Ksiądz wybierał książki z wielką skrupulatnością, albowiem tak jak znam sprawę, to książka była dla niego cząstką jego warsztatu naukowego. Ksiądz zabiegał, żeby te książki się jak najszybciej ukazały, a później dbał o ich relacje z czytelnikiem, czyli czy te książki leżą na półce sobie gdzieś tam w kąciku w księgarniach, bo i tak bywa, czy jest zainteresowanie czytelnicze. Któregoś pobytu w księgarni ksiądz przyszedł i po cichu do mnie mówi: Pani Różo, mam ogromny grzech. No myślę sobie, do czego to doszło, żeby ksiądz mówił o grzechach do mnie. Zdziwiłam się, jaki to może być grzech. A ksiądz mi odpowiada: ukradłem trochę pieniędzy Matce Boskiej. Pytam się, jak? Jak to było możliwe? Ano, bo dostałem nagrodę państwową i przyrzekłem, że wszystkie pieniądze przeznaczę na postawienie jej figury. Tymczasem popsuła mi się maszyna do pisania. Musiała Matka Boska odpuścić i tę maszynę musiałem kupić, bo nie miałem na czym pisać tekstów. Chlubą Radomskiego Towarzystwa Naukowego było członkostwo księdza profesora w Radomskim Towarzystwie Naukowym. Zawsze znalazł czas, żeby uczestniczyć w różnych spotkaniach autorskich, w wygłaszaniu różnych wykładów, nieraz w prowadzeniu dyskusji z osobami, które nie za bardzo orientowały się w tej nowej dziedzinie nauki, którą ksiądz tworzył. Ksiądz cierpliwie to wszystko wyjaśniał. W związku z jego taką wybitną działalnością właśnie też w Radomskim Towarzystwie Naukowym
mieliśmy zaszczyt uhonorować go tytułem zasłużonego honorowego członka Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Z ostatnim radomskim etapem życia księdza profesora Włodzimierza Sedlaka wiąże się szereg zabawnych zdarzeń, wśród nich między innymi okoliczności nadania tytułu honorowego obywatela miasta Radomia. Zostaliśmy zawiezieni, profesor zdziwiony, że tyle ludzi, że flesze, że światła, że błyski aparatów, że tu mu przychodzą, wręczają mikrofony, no w ogóle pełna gala. Podszedł do mikrofonu i mówi, no to, że bardzo dziękuję za honorowe obywatelstwo miasta Radomia. A tam były gratulacje z okazji 80. rocznicy urodzin i jego dorobku naukowego oczywiście. Na drugi dzień lub trzeci, być może nie pamiętam, czy to była sobota, czy piątek, więc najbliższy dzień pracujący, profesor ma telefon od Urzędu Wojewódzkiego wtedy, żeby się zgłosił tego i tego dnia na odebranie honorowego obywatelstwa miasta Radomia. Pojechaliśmy obydwoje, była sesja Rady Miasta, powiedzmy, gdzie profesora usadzono na krześle, na fotelu i profesor był honorowym wtedy gościem. Posłuchał trochę, podziękował i wyszliśmy. Nie było chyba żadnego zdjęcia z tego. Pamiętam jego ciągle pochyloną, skupioną sylwetkę, goniącą jak gdyby za czasem, którego mu stale brakowało, jego dojazdy i wykłady, na które podobno chodziło wielu ludzi. A sądząc po tytułach jego publikacji naukowych, tak bardzo bym wolał, żeby mówiono o pięknym naukowym wizjonerstwie i żeby może, dodając jakąś metodologię, z tego wizjonerstwa wynikało coś, o czym marzył. Odkrywanie światów, których nikt jeszcze nie odkrył, po to, żeby dojść do tego najważniejszego ze światów, do świata Boga. Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak zapisał się w pamięci przyjaciół jako człowiek niezmiernie pracowity, twórczy, niepozbawiony jednak zarówno zalet, jak i wad. Zmarł w Radomiu 17 lutego 1993 roku.